Jak się uczyć? No to od najlepszych. W szkole policji w Słupsku funkcjonariusze szkolili się pod okiem amerykańskich agentów NCIS, Biura Kryminalnego Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Na zajęcia przyjechali nie tylko polscy policjanci, ale także funkcjonariusze z Niemiec, Chorwacji, Litwy. Znalazło się także miejsce dla żołnierzy Wojska Polskiego i marynarzy US Navy. Być jak strażnik Teksasu albo policjanci z Miami. Dlaczego nie? W obiektach symulacyjnych słupskiej szkoły funkcjonariusze uczyli się taktyki. Scenariusz zakładał atak zamachowca, który wziął zakładników i groził, że ich zabije. Obserwowaliśmy polskich policjantów i innych. Umieją się zaadaptować w nowych warunkach. Najważniejsze to mieć otwarte oczy i umysł. Wtedy uda się wszystko. My mamy co się od nich pouczyć i oni też. Nie, bo nie, taktyka trochę się różni, jak my pracujemy i jak oni. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Żołnierze, komandosi, policjanci. Wszyscy mogą czerpać korzyść ze wspólnego treningu, szukać podobieństw i różnic i jeszcze dobrze się bawić. To już kolejne polsko-amerykańskie przedsięwzięcie słupskiej szkoły i bazy amerykańskiej w Redzikowie. Wcześniej między innymi odbyły się ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy na polu walki.